chwili obecnej znajdujemy się na terenie wytwórni mas bitumicznych w Lublinie. Grupa Drabak BMTI dokonuje tutaj demontażu wytwórni Amman Uniglob 160. Będziemy ją relokowali w inne miejsce, a tutaj powstanie wytwórnia większa, o większych możliwościach, bardziej pasująca koncepcyjnie tutaj do pracy dyrekcji operacyjnej. Demontaż rozpoczynamy od części elektrycznej. Maszyna składa się z wielu elementów i wszystkie połączenia elektryczne pomiędzy tymi elementami należy rozłączyć, zabezpieczyć do transportu. Po demontażu elektrycznym wykonujemy demontaż już mechaniczny. I zaczynamy zaczynamy od tyłu maszyny, czyli zaczynamy od dozatorów. Potem część ekipy przechodzi drugim dźwigiem większym, już wchodzimy na maszynę, czyli lecimy wszystko od góry. Potem demontujemy silosy, ślimaki, elewatory i lecimy potem z całą wieżą już na dół, czyli do aż fundamentów. Przy takim projekcie demontażu, montażu wytwórni, no właściwie to przy utrzymaniu całej takiej wytwórni, posiłkujemy się dwoma grupami zawodowymi. Są to elektrycy i drugą grupą są oczywiście mechanicy. Jeżeli chodzi o zawód elektryka, no to praca polega na usuwaniu usterek elektrycznych, na podłączeniu elektrycznym maszyny, rozłączeniu elektrycznym, zapobieganiu usterkom, które mogą nastąpić. Moja praca jest różna, w zależności od tego, co robimy w danym momencie. No czas, jeżeli to jest czas i okres remontów, no to remontujemy maszynę, gdzie jest spawanie, jest typowa mechanika, gdzie są robione przekładnie, wymiana olei. Różni się. No i oprócz tego, no typowa taka nasza praca, no to już zbiórki i demontaże maszyn. Lubię pracować ze sprzętem, z dużymi elementami, no akurat to lubię. Jestem mechanikiem. Niestety nie ma szkół, które uczą takiego zawodu. Te umiejętności nabywa się przez doświadczenie, przez pracę. Młodszych pracowników, którzy są niedoświadczeni, uczymy w ten sposób, że pracują razem z doświadczonymi pracownikami. Pracuję w Strabag BMTI od 2 miesięcy na stanowisku mechanik. Dużo starszych właśnie pokazuje, naucza i idzie się sporo od nich nauczyć. Najwięcej chyba wiedzy od chłopaków się nauczyłem, którzy robili już to tu dużo, dużo więcej, od 14-15 lat, więc no od nich czerpałem wtedy tą wiedzę. My mamy na bieżąco szkolenia takie, powiedzmy, do danego stanowiska pracy. Są to kursy na spawanie, kursy na zwyżki, na manitki, różnie, w zależności od tego, co jest potrzeba w danym momencie. Firma Strabag oferuje możliwości rozwoju. Ja tutaj stanowię dobry przykład, gdzie od zwykłego pracownika, od pomocnika przy demontażu doszedłem do stanowiska, które obecnie teraz piastuję. Wyzwaniem jest uruchomienie już maszyny, to jest jak gdyby kwintesencja całej tej naszej pracy związanej z relokacją i wtedy już wszystko musi działać perfekt. No, satysfakcjonujące na pewno jest to, jeżeli wszystko ruszy tak, jakby się tego oczekiwało. Chodzi o to, żeby zawsze ta praca zakończyła się sukcesem i można było stwierdzić, że no, dzisiaj wykonałem kawał dobrej roboty, maszyna działa. Jeżeli ktoś lubi pracę ze sprzętem, pracę na wysokościach i wymagające zadania, zapraszam do nas do pracy. Jest dużo roboty, są dźwigi, są zwyżki, no wtedy coś się dzieje.